Moi drodzy, witam w drugiej części wykładu poświęconego rozprzestrzenianiu się w sieciach społecznościowych i modelowaniu zjawiska wpływu. Przypominam, że w pierwszej części wykładu opowiadaliśmy sobie o badaniu topologii sieci w połączeniu z konkretnymi modelami rozprzestrzeniania się wirusów i doszliśmy do wniosku, że istnieje stosunkowo prosta metoda pozwalająca nam określić, jaki będzie los danego procesu rozprzestrzeniania się. Czy ten proces się uda, czy raczej w sposób naturalny się zatrzyma i wymrze. I kluczowe tam była kwestia względnej siły wirusa, którą z kolei reprezentowało po pierwsze reproduction rate, czyli zarażalność wirusa, ale również bardzo istotna była topologia sieci, którą reprezentowaliśmy przez największą wartość własną wyliczoną z macierzy sąsiedztwa. Zatrzymaliśmy się w punkcie, w którym zadałem pytanie, a co w przypadku, kiedy mamy sieć dynamiczną, taką, w której wierzchołki mogą się pojawiać, mogą zanikać, pojawiają się nowe krawędzie, stare krawędzie mogą być wygaszane. Innymi słowy, jeżeli mamy jakiś proces, który jest rozciągnięty w czasie i posiadamy takie migawki, które pokazują nam topologię sieci w danym momencie w czasie. Okazuje się, że w tym przypadku również istnieje prosta metoda, która pozwoli nam zdefiniować, czy zdecydować bardziej, czy dany wirus się rozprzestrzeni. Otóż jeśli będziemy mieli sieć opisaną przez zbiór macierzy sąsiedztwa i te macierze sąsiedztwa reprezentują zasadniczo jakiś graf, tak, różne migawki tego samego grafu, więc zakładamy tutaj pewną odpowiedniość pomiędzy zbiorami wierzchołków w tych wszystkich grafach, to jesteśmy w stanie skonstruować taką macierz systemową. Ona troszeczkę przypomina tą macierz, z którą spotkaliśmy się przy algorytmie PageRank. Tutaj, przepraszam bardzo, jest błąd w slajdzie. Tutaj powinno być nie beta, tylko też delta 1 minus delta macierz przekątniowa i tu powinna być delta z razy ta macierz, konkretna macierz sąsiedztwa. Chodzi o to, że w ten sposób można jakby modelować właśnie to prawdopodobieństwo przejścia, tak? Że z prawdopodobieństwem delta możemy przejść z jednego wierzchołka do drugiego, a z prawdopodobieństwem 1 minus delta jest to rozłożenie po wszystkich wierzchołkach. Jeżeli teraz zrobimy sobie taką macierz systemową dla każdego momentu w czasie, dla każdej migawki, a następnie wymnożymy sobie te wszystkie macierze systemowe, to uzyskamy jedną dużą macierz S i okazuje się, że jeśli największa wartość własna w tej macierzy jest mniejsza niż 1, to oznacza to, że dana topologia sieciowa, mimo tego rozciągnięcia w czasie, mimo tego aspektu dynamicznego, nie posiada potencjału do wygenerowania epidemii. A jak to wygląda w praktyce? Tutaj odwołamy się do słynnego eksperymentu przeprowadzonego w laboratorium MIT. To była połowa pierwszej dekady XXI wieku. Przebadano to MIT Reality Mining, to jest słynny eksperyment, któremu poddano około setki osób. To były studentki i studenci MIT z kilku różnych kierunków, z kilku różnych lat studiów. Oni zobowiązali się w ramach udziału w eksperymencie do korzystania z przygotowanych specjalnie dla nich telefonów komórkowych i te telefony komórkowe odnotowywały kilkanaście różnego rodzaju zdarzeń. Po pierwsze, odnotowały oczywiście wszystkie wysłane wiadomości, wszystkie połączenia, więc wiadomo było, do kogo dana osoba wysyła SMS-y, do kogo wysyła, do kogo dzwoni. Ewentualnie kto do tej osoby dzwoni, ale też badano geolokalizację na podstawie najbliższej anteny BTS. Badano również moment i miejsce ładowania telefonu i bezpośrednią bliskość między telefonami liczono za pomocą Bluetootha. No, oczywiście chodziło o to, że użytkownicy nie mieli możliwości manipulowania tymi parametrami, dlatego że oni, zobowiązując się do udziału w tym eksperymencie, jak gdyby zgadzali się, że cała ich aktywność związana z użyciem telefonu będzie monitorowana. I to monitorowanie trwało
9 miesięcy. Więc jest to pierwszy, historycznie pierwszy wielki eksperyment, w którym badano kontakty społeczne pewnej, no, oczywiście bardzo homogenicznej grupy osób, no bo jednak studentki i studenci MIT to nie jest realistyczny obraz całego społeczeństwa. Rzecz jasna, no ale po raz pierwszy rzeczywiście tak technologię do tego zaprzęgnięto. I oczywiście na tych danych z MIT Reality Mining przeprowadzono dziesiątki, jak nie setki różnego rodzaju eksperymentów. Jednym z tych eksperymentów właśnie było badanie takiej kulturowej czy mentalnej infekcji jakimś memem, czy koncepcją, czy czymkolwiek. I tutaj macie na dwóch slajdach przykłady, wyniki, wybrano oczywiście wyniki eksperymentu, gdzie po lewej stronie są dane syntetyczne, to znaczy wygenerowane z generatora, gdzie zakładamy, że jeżeli proces przebiegałby zgodnie z jakąś wybraną topologią sieci, no to powinniśmy coś takiego obserwować, więc tutaj macie tą pierwszą, największą wartość własną. Tam, gdzie ona jest dokładnie równa 1, czy bardzo, bardzo bliska 1, no to widzicie, że ta epidemia tak powoli, powoli, powoli wymiera, powoli wymiera, ale to jest taki proces dosyć spokojny. W momencie, kiedy jesteśmy powyżej jedynki z tą największą wartością własną, no to za każdym razem bardzo szybko, tak, dochodzimy, no, w zależności od tego, jak silny jest ten proces zarażania, no to udaje nam się zarazić większą lub mniejszą część całej populacji, no ale potem już jest bardzo stabilnie, tak wszyscy pozostają zarażeni. No, natomiast jeżeli ta wartość własna, pierwsza wartość własna jest mniejsza niż 1, no to widzicie, że szybciej czy wolniej, ale generalnie rzecz biorąc kaskada zarażania wymiera. Natomiast tutaj po prawej stronie macie rzeczywiste dane z kilku procesów, no i jak widać one są, no, odbiegają od tego, czego byśmy się spodziewali teoretycznie. No, do pewnego stopnia, znaczy tutaj wydaje się, że jest pewne podobieństwo. Jeżeli ta lambda, czyli największa wartość własna, była poniżej 1, no to tak, cały proces szybko się zakończył. Jeżeli było równe 1, no to tak, znowu, ale z bardzo dużą wariancją, tak sobie tutaj skakał, ale w końcu się zakończył. Natomiast tam, gdzie byliśmy powyżej jedynki, no to jakoś tak w miarę stabilnie to się odbywało, chociaż oczywiście dużo mniej udało się tutaj zarazić niż wskazywałyby na to dane syntetyczne, tak? Podobnie jeśli chodzi właśnie o badanie, tu z kolei dla wielu różnych procesów sprawdzano, co się dzieje w momencie, kiedy właśnie ta lambda zaczyna przekraczać 1, w tym miejscu mamy 1, no i modele teoretyczne zakładają, że powyżej tej lambdy 1, jak na danych syntetycznych od razu przejdziemy do reżimu epidemii, że ta wartość 1 jest tą wartością progową. Możecie tutaj przypomnieć sobie ten proces powstawania jednego spójnego komponentu w modelu sieci losowych, to przejście fazowe. Tutaj macie kolejny przykład przejścia fazowego, to jest dokładnie to samo zjawisko. Natomiast na danych rzeczywistych, tak jak się okazuje, rzeczywiście no, coś jest na rzeczy, na pewno ta wartość 1 jest tutaj istotna, no, ale nie jest to taki zupełnie płynny proces, jak teoria kazałaby nam podejrzewać. No, każdy model jest pewnego rodzaju uproszczeniem rzeczywistości, wydaje się, że ta zgodność z rzeczywistością tutaj jest dosyć dobra. Kolejne pytanie, które musimy sobie zadać, to co się dzieje w momencie, kiedy mamy nie jeden, ale dwa wirusy i te dwa wirusy są ze sobą w konkurencji. Niektórzy, szczególnie osoby starsze wiekiem, mogą pamiętać cykl śmiesznych reklamówek o spotkaniu kierowcy ciężarówki Pepsi i kierowcy ciężarówki Coca-Coli. Jeśli nie pamiętacie albo nigdy tego nie widzieliście, to na YouTubie tych filmików jest wiele. No ale z historii oczywiście znamy całą masę tego typu walk, tak jak na przykład walka o dominację na rynku systemów na telefony komórkowe, czy walki pomiędzy różnymi standardami, takimi jak na przykład HD DVD czy Blu-ray, no i walka pomiędzy zwolennikami. Pomiędzy zwolennikami różnych edytorów. Tutaj zresztą bardzo słusznie edytor VI pokonuje IMAXa, jak każdy zdrowo myślący człowiek wie. Możemy sobie to też zilustrować kilkoma rzeczywistymi przykładami.
swego czasu na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych rozgorzała walka na plakaty pomiędzy Audi i BMW. No i tutaj oczywiście Audi w tej zaczepce odnosi się do logo BMW, czyli tej szachownicy. Nie trzeba było długo czekać, żeby sprzedawcy BMW wykupili. To jest jeszcze plakat, który przygotował sprzedawca Audi. No i krótko potem po drugiej stronie pojawiła się reklama. Odpowiedź w zasadzie, na którą to odpowiedź Audi przygotowało swoją odpowiedź. Po czym BMW nie pozostało dłużne i zagrało w ten sposób. Walczące o zainteresowanie wirusy mogą mieć też inny charakter. A, to jeszcze jest ostatnia reklama z tego cyklu. Inny przykład tego typu walki o zainteresowanie to legendarne już spory prowadzone na tych planszach z literkami, które znajdują się przed większością amerykańskich kościołów. Jak zapewne wiecie, to jest jakiś taki lokalny zwyczaj, że tam umieszczane są różnego rodzaju cytaty albo zapowiedzi tego, co będzie na jakimś kazaniu itd., itd. Żeby zrozumieć tutaj dokładnie kontekst tej następnej wojny ideologicznej, trzeba pamiętać o tym, że pomimo jakby tutaj doświadczeń bardziej polskich czy europejskich ogólnie, w Stanach Zjednoczonych najczęściej katolicyzm jest traktowany jako bardzo liberalna religia, przynajmniej w porównaniu z niektórymi odłamami protestantyzmu, szczególnie tymi wywodzącymi się z baptystów z południa Stanów Zjednoczonych. Tam są takie nurty protestanckie, które potrafią być bardzo, ale to bardzo konserwatywne i w porównaniu z nimi ten kościół katolicki jest w Stanach traktowany dosyć liberalnie. No i popularny swego czasu w internecie mem przedstawiał walkę dwóch kościołów, które się znajdowały na tej samej ulicy, gdzie ktoś żartobliwie umieścił, nie wiem, czy to w odniesieniu do jakiegoś komentarza, czy fragmentu kazania, na tym panelu rozgłoszeniowym kościoła katolickiego umieścił informację o tym, że wszystkie psy idą do nieba, co nie spodobało się specjalnie prezbiterianom, którzy no, być może nie mieli wystarczającego poczucia humoru i odpowiedzieli dosyć ostro, co spowodowało bardzo szybką odpowiedź Kościoła katolickiego, na co znów prezbiterianie odpowiedzieli. No, ktoś odpowiedzialny za znaki w tym kościółku katolickim uznał, że jest to świetna okazja, żeby zdobyć sobie nowych wyznawców i zaoferował opcję podążania do nieba razem ze swoim psem. Prezbiterianie odpowiedzieli. Na co Kościół katolicki zaproponował darmową duszę dla każdego psa w przypadku konwersji do katolicyzmu. Tu już sprawy przybrały trochę ostrzejszy obrót. Zaczęła się dyskusja liturgiczna na temat tego, czy skały posiadają duszę i czy mają szansę trafić do nieba. No, na które to pytanie lokalny kościół Our Lady of Martyrs odpowiedział dosyć jednoznacznie. No niestety to jest tylko internetowy mem. Taka dyskusja nigdy się nie wydarzyła, ale generalnie chwytacie o co chodzi. W momencie, kiedy mamy rzeczywiście dwa walczące ze sobą zjawiska, szczególnie takie, które wymagają właśnie jakiejś formy rozsiewania się czy zarażania, w zasadzie tylko jeden jest w stanie przetrwać. Model, który jest najczęściej stosowany do reprezentowania takiej sytuacji, właśnie sytuacji, w,
w której dwa zjawiska, dwa wirusy próbują walczyć o daną populację, określany jest mianem CES, czyli Susceptible Infected Susceptible, albo Infected Infected. Tak, zakładając, że można być zainfekowanym albo jednym, albo drugim wirusem, zakłada się, że dana w tym modelu, jeżeli pojawia się R, czyli tam recovered albo removed, zakłada się, że uzyskanie odporności dotyczy obu wirusów, czyli że tak naprawdę można zachorować tylko na jeden. Tak? Albo chorujemy na Androida, albo na iOS, ale nie będziemy chorować jednocześnie na jeden i drugi. I w przypadku, kiedy rzeczywiście mamy taki model, to okazuje się przy każdej symulacji, że zasada jest super prosta. Zawsze wygrywa silniejszy wirus. A co stanowi o sile wirusa? O sile wirusa stanowi po pierwsze topologia sieci, tak, czyli pierwsza wartość własna. Jeżeli mówimy tutaj o wirusach, które korzystają z tej samej sieci, to oczywiście ta pierwsza wartość własna jest taka sama w przypadku obu wirusów. Zatem istotna będzie tylko i wyłącznie cecha samego wirusa, czyli iloraz współczynniku zarażania i współczynnika zdrowienia. Tak? Więc jeżeli na przykład zastanawialibyśmy się, czy w danej grupie wszyscy koniec końców skończą z telefonami, z iPhone'ami, czy skończą raczej z telefonami z Androidem, no to pytanie brzmi, czy po pierwsze, jak bardzo ten iOS zaraża, na ile atrakcyjny jest sam telefon, żeby go kupić, w porównaniu na przykład z telefonem, na którym jest zainstalowany Android, biorąc również pod uwagę to, jak szybko się ktoś leczy, tak, na przykład czuje wyrzuty sumienia za wydatkowanie na przykład zbyt dużej ilości pieniędzy na nowy telefon. Generalnie rzecz biorąc, dla każdego wirusa liczymy po prostu iloraz jego współczynnika zarażania i współczynnika zdrowienia i patrzymy, który wirus jest silniejszy. Tak, i w tym modelu CIS dla dowolnej topologii sieci, to jest ważny wynik, naprawdę nie zależy w ogóle od topologii sieci, topologii grafu, w którym odbywa się ten proces zakażania, zawsze słabszy wirus umiera. Przykłady takie konkretne, tutaj wybrałem sobie dwa, pobrane bezpośrednio z Google Search Trends. Być może, jak sięgniecie głęboko do pamięci, to przypomnijcie sobie taki serwis, który się nazywał DIG. Jeśli nie, to wykop jest klonem DIGA. Ładnych parę lat temu wydawało się, że to będzie jedno z najważniejszych miejsc w internecie, super popularne, z ogromnym ruchem, z mnóstwem użytkowników, z bardzo dużą ilością treści, a pod spodem rozwijał się taki bardzo niszowy produkt, mały wirus o nazwie Reddit. Dziś Reddit należy pewnie do, nie wiem, pierwszej dziesiątki stron w internecie, jeżeli chodzi o siłę rażenia, o potencjał memetyczny i ale też wymianę zupełnie sensownej informacji. Natomiast o DIG-u już nikt od dawna nie słyszał, mimo że przez długi, długi czas różnica między nimi była totalna. Tak? Znaczy, coś musiało być takiego, że ten Reddit zdecydowanie bardziej zarażał, że ludzie znacznie wolniej zdrowieli. Tutaj akurat w tym przypadku przez wyzdrowienie rozumiemy porzucenie danej strony, tak? I na przykład przejście do konkurencji albo w ogóle zaprzestanie używania tego typu agregatorów wiadomości. Trudno mi oczywiście jest powiedzieć, dlaczego tak się stało. Być może jakieś kwestie związane z grywalizacją, która tam była zaimplementowana, być może to jest kwestia interfejsu użytkownika, być może to jest kwestia staranniejszego podziału na subreddity, które grupowały ludzi, którzy mają te same wspólne zainteresowania. Bardzo trudno jest powiedzieć, co tak naprawdę o tym spowodowało, ale mimo że, jak widzicie na tym wykresie, w dniach długo trwała ta konkurencja, ona musiała skończyć się tylko i wyłącznie w jeden sposób. Tak? No i dziś Reddit jest absolutnie dominujący. Inny przykład, bardziej technologiczny, to kwestia decyzji teoretycznie całego świata, który standard wybrać. Był taki moment, kiedy nie do końca było jasne, czy obowiązującym standardem technologicznym będzie Blu-ray czy HD-DVD. No i koniec końców jeden standard zupełnie zanikł i przestał być używany, a drugi stał się
Drugi stał się obowiązującym standardem. Tutaj też bardzo ładnie widać, co w niektórych momentach, tak, te skoki związane ze sprzedażą gwiazdkową. Tutaj znowu bardzo trudno jest powiedzieć, co spowodowało tą decyzję. To mogły być różne czynniki. Złośliwi twierdzą, że tak naprawdę zdecydował przemysł pornograficzny, który zdecydował się na wykorzystanie Blu-raya jako nośnika dla swoich produktów i to ostatecznie pogrążyło HD DVD. Ciężko jest tak naprawdę powiedzieć, co tam się wydarzyło. No dobra, to skoro mniej więcej wiemy, jak wyglądają te procesy zarażania, to teraz zastanówmy się przez chwilę, czy jesteśmy w stanie im zapobiegać. Taki typowy problem polega na wyborze K najlepszych wierzchołków do zaszczepienia. Tutaj, przepraszam, mam kilka starych slajdów jeszcze z PowerPointa, którego tutaj nie mam na tym komputerze, stąd też tak naprawdę zakładając, że K jest równe 2, chciałem się zapytać, co jest tak naprawdę sensowniejsze, czy na przykład wybór tych dwóch do zaszczepienia, czy wybór tych dwóch, czy wybór tych dwóch, czy wybór tych dwóch, tak, mamy różne możliwości. No, proszę tam nie sugerować tym, że tam są cztery wierzchołki pozaznaczane. Generalnie rzecz biorąc, musimy mieć jakąś miarę oceny skuteczności takiego szczepienia. Tak? Na ile zaszczepienie danego wierzchołka powoduje na przykład zatrzymanie takiego procesu dyfuzji w sieci. Jeżeli znamy topologię grafu, czyli mamy macierz sąsiedztwa, jeżeli wiemy dokładnie, jaki jest model propagacji wirusa, tak? Czyli ten VPM z parametrami beta, delta i jakie jeszcze tam byłyby potrzebne. Jeżeli znamy też budżet K, czyli wiemy, ile wierzchołków możemy wyłączyć z tego procesu rozprzestrzeniania się wirusa, wyłączając wierzchołek, no to łamiemy tak naprawdę, usuwamy wszystkie krawędzie incydentne z tym wierzchołkiem. Czy jesteśmy w stanie znaleźć K najlepszych wierzchołków do zaszczepienia? I cóż się okazuje? Otóż po pierwsze musimy mieć jakąś funkcję użyteczności. Musimy być w stanie policzyć, jak bardzo opłaca się usunąć dany wierzchołek, czy innymi słowy, jaki jest zysk z usunięcia danego wierzchołka. Po drugie, potrzebujemy jakiegoś algorytmu. Musimy wiedzieć, w jakiej kolejności wybierać wierzchołki. I takie bardzo proste podejście sugerowałoby, że może skoro już nie mamy wpływu na model rozprzestrzeniania się wirusa, czyli nie możemy tak naprawdę manipulować parametrami beta i delta, które są kluczowe do określenia siły wirusa, ten wirus po prostu jest jaki jest i nie za bardzo jesteśmy w stanie go osłabiać. Być może jedyne, na co mamy tak naprawdę wpływ, to topologia sieci. Czyli my, eliminując poszczególne wierzchołki, jesteśmy w stanie zmienić lambdę, czyli pierwszą największą wartość. Przypominam Wam z poprzedniego wykładu, że ta lambda reprezentuje w pewnym sensie topologię sieci. Ona jest im mniejsza, tym dłuższe są średnie ścieżki między wierzchołkami. Najkrótsza topologia, w której mamy najkrótsze możliwe ścieżki między wierzchołkami, bo każda ścieżka wynosi 1, to topologia kliki. Tak? Tutaj widzicie klikę złożoną z pięciu wierzchołków. Jeżeli chodzi o wirusologię czy epidemiologię, to takie ustawienie, taka konfiguracja jest w zasadzie zabójcza. Znów wracając, czy odnosząc się do Waszych aktualnych doświadczeń związanych z bieżącą pandemią, tę klikę stanowią osoby mieszkające razem w jednym domu. Tak? No, w zasadzie każdy z każdym cały czas jest w bezpośrednim kontakcie, więc jeśli jedna osoba przyniesie wirusa, to natychmiast wszyscy tego wirusa złapią. Z kolei topologia gwiazdy, ona ma tą pierwszą wartość własną zdecydowanie mniejszą, natomiast ten wierzchołek centralny oczywiście pełni rolę huba komunikacyjnego i niestety on decyduje o tym, że ta topologia jest dosyć wrażliwa. Tutaj macie sytuację, kiedy macie, nie wiem, czworo dziadków, czy tam, nie wiem, dziadków, powiedzmy, członków jakiejś rodziny, tak, swojej dalszej, i wy ich odwiedzacie.
Tak, jeżeli wy jesteście tym hubem, nawet jeżeli oni sami między sobą się nie odwiedzają i utrzymują ten social distancing, to przez sam fakt posiadania jednego wspólnego sąsiada, ten jeden wspólny sąsiad staje się tym głównym nośnikiem, który bardzo skraca ścieżki. I ścieżki, które dotychczas były albo bardzo długie, albo wręcz nieskończone, nagle stają się bardzo krótkie, ponieważ pojawia się jeden wspólny wierzchołek. Najbezpieczniejszą topologią jest oczywiście topologia łańcucha, gdzie wirus musi propagować się liniowo przez każdy kolejny wierzchołek i przerwanie w dowolnym momencie, tak, powoduje zabezpieczenie całej reszty sieci. Więc im mniejsza, więc widzicie oczywiście, że tutaj mamy najdłuższe średnie ścieżki między wierzchołkami, tutaj mamy krótsze, no i tutaj są najkrótsze, no bo wszystkie wynoszą 1 i oczywiście to jest odzwierciedlone w tej pierwszej wartości własnej. Więc pomysł na algorytm jest w sumie super prosty. Algorytm nazywa się EigenDrop. To jest bardzo prosta miara, która pozwala nam ocenić, jak bardzo opłaca nam się usunąć dany wierzchołek. Mianowicie bierzemy sobie oryginalny graf, usuwamy z niego pewien podzbiór K wierzchołków i liczymy na nowo w tej nowej macierzy sąsiedztwa, pozbawionej tych wierzchołków i oczywiście wszystkich krawędzi incydentnych z tymi wierzchołkami, liczymy sobie na nowo pierwszą wartość własną. I im większa jest ta różnica, im bardziej spada nam lambda, tym usunięcie danego zbioru wierzchołków było bardziej korzystne. Tak więc teoretycznie rzecz biorąc, jeżeli mamy taką prostą miarę i ona wydaje się być bardzo sensowna, zresztą jest to jedyna miara, z którą możemy naprawdę pracować, no bo pozostałe to przecież są związane z samym wirusem, na którego nie mamy wpływu, więc można by powiedzieć, no dobra, to w takim razie trzeba po prostu zbadać wszystkie możliwe podzbiory, k-elementowe podzbiory zbioru wierzchołków i dla każdego takiego podzbioru tak, zobaczyć, jak bardzo on powoduje redukcję tej pierwszej wartości własnej, no i mamy gotowy algorytm. Niestety tutaj wracacie do pierwszego roku studiowania informatyki i zastanawiacie się przez chwilę, jak bardzo złożonym problemem jest wybór k elementów z n-elementowego zbioru. No właśnie, rozwiązanie optymalne dane jest przez argmax z tej zmiany wartości własnej, a argmax jest liczony po wszystkich k-elementowych podzbiorach zbioru n, zbioru wszystkich wierzchołków. Złożoność tego problemu jest rzędu n po k, tak, z n wierzchołków wybieramy k wierzchołków, czyli mamy tutaj dwumian Newtona i do tego jeszcze liczba krawędzi, no bo ta gęstość też jest istotna, no bo ona wchodzi w grę, jeśli chodzi o liczenie, ona jest tym składnikiem kosztu, który jest odpowiedzialny za liczenie pierwszej wartości własnej. No i prosty przykład, gdybyśmy założyli, że policzenie dla zadanej sieci, która składa się z 1000 wierzchołków i ma 10 tysięcy krawędzi, jeżeli byśmy przyjęli, że policzenie dla jednej konkretnej konfiguracji, czyli dla jednego konkretnego grafu, dla jednej konkretnej macierzy sąsiedztwa, wyliczenie pierwszej wartości własnej zajmuje 10 milisekund, tak, to dla tego grafu potrzebowalibyśmy 26 wieków, żeby to policzyć, tak, żeby znaleźć 5 najlepszych wierzchołków. Więc to jest po prostu kompletnie nie do... No, problem jest NP trudny i nie da się tego zrobić. Na szczęście jesteśmy w stanie posłużyć się prostym przybliżeniem. Mianowicie, jeżeli będziemy wybierali w sposób zachłanny jeden najlepszy wierzchołek i powtórzymy tą procedurę k razy, to okaże się, że jesteśmy w stanie uzyskać rozwiązanie bliskie rozwiązaniu optymalnemu, to jest oczywiście rozwiązanie suboptymalne, ale jesteśmy w stanie nawet podać konkretne oszacowanie, to znaczy jak daleko jesteśmy od rozwiązania najlepszego. Ten prosty algorytm zachłanny, który w każdym kroku będzie wybierał jeden wierzchołek do usunięcia, który to wierzchołek zredukuje najbardziej pierwszą wartość własną w macierzy sąsiedztwa, to jest algorytm o złożoności liniowej względem liczby wierzchołków i rzecz jasna i liczby krawędzi, więc da się to policzyć efektywnie nawet dla bardzo dużych grafów.
Jak blisko będziemy rozwiązania optymalnego? Tutaj pojawia się takie pojęcie podmodularności. Cóż to oznacza? Może najpierw pokażę wynik symulacji, a potem powiem Wam, jak jesteśmy daleko w takim podejściu do rozwiązania optymalnego. Tutaj macie przykład efektywności zatrzymywania pandemii, tak? Czyli zakładamy, że redukcja tej pierwszej wartości własnej zmniejsza potencjał topologii sieci do rozsiewania infekcji wirusa. No i możemy zobaczyć teraz, jak różne strategie wyboru wierzchołków do zaszczepienia mogą spowodować skrót pandemii. No i widzicie tutaj różnego rodzaju kryteria, które były brane pod uwagę, na przykład w kolejności PageRanka, czy w kolejności malejącej kolejności stopni wierzchołków. No, kilka różnych rzeczy. NetShield tutaj to jest właśnie ta robocza nazwa, czy w artykule w ten sposób nazwano to podejście zachłanne z wyborem wierzchołka, który najlepiej redukuje pierwszą wartość własną. No i widać, że w eksperymentach na danych syntetycznych to rozwiązanie, to podejście dawało najszybsze rezultaty. Dlaczego w ogóle to jest istotne? Dlaczego to pytanie sobie zadajemy? Dlatego, że możemy je też odwrócić w drugą stronę i zadać sobie pytanie odwrotne. To jest jak gdyby tylko negatyw tego samego problemu. O tym, o czym mówiliśmy sobie przed chwileczką, to było pytanie, które wierzchołki należy usunąć z sieci, żeby najszybciej powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, ale znając model rozprzestrzeniania się wirusa, wiedząc, jak bardzo jest on zaraźliwy, moglibyśmy zadać pytanie odwrotne. Mamy określony budżet, jesteśmy w stanie zainfekować początkowo K wierzchołków, które K wierzchołków należy zainfekować, żeby wirus rozprzestrzenił się najbardziej po sieci. No i oczywiście jak gdyby relacja tego do problemów na przykład marketingowych jest zupełnie oczywista, tak? Mamy właśnie budżet reklamowy i my musimy ocenić, jak bardzo wpływowi będą poszczególni użytkownicy, poszczególne węzły w tej sieci, przepraszam, po to, żeby wybrać najlepsze, żeby wybrać te, które dają największą szansę na wprowadzenie rzeczywiście takiej dużej kaskady, które wywołują kaskadę rozprzestrzeniania się wirusa w całej sieci. No i pytamy, których K wierzchołków należy początkowo zainfekować. Tutaj, w przeciwieństwie do poprzedniego problemu, musimy dodać jeszcze jedną zmienną i tą zmienną jest model wpływu społecznego. My musimy wiedzieć, w jaki sposób ludzie nawzajem siebie infekują. I w literaturze zaproponowano wiele podejść. Pierwsze modele matematyczne, jeżeli chodzi o modelowanie wpływu, można datować jeszcze na lata 70. Natomiast później, szczególnie w latach 90., ten temat bardzo fascynował badaczy i zaproponowano wiele różnych wariancji, jeżeli chodzi o te modele. Zasadniczo rzecz biorąc, one wszystkie dają się sprowadzić do dwóch takich podstawowych metapodejść. Jednego podejścia związanego z pewnym progiem wzbudzenia, to będzie linear threshold, tak, liniowy próg wzbudzenia, a drugi to jest independent cascades, czyli kaskada niezależnych prób zarażenia. Wszystkie te modele przyjmują pewne wspólne założenia. Po pierwsze, zakłada się, że każdy wierzchołek reprezentuje tutaj jakiegoś aktora społecznego, że w pewnym uproszczeniu aktorzy społeczni znajdują się w dwóch stanach. Albo dany wierzchołek jest wzbudzony, albo jest niewzbudzony. To wzbudzony, niewzbudzony, czy aktywny, nieaktywny, zainfekowany, czy niezainfekowany. Zakładamy, że jeżeli wierzchołek jest nieaktywny, niezainfekowany, to nie zaraża innych. Natomiast te wierzchołki, które są aktywne, które są zarażone, które są wzbudzone, tak tutaj wiele różnych terminologii się stosuje, te mogą w sposób aktywny próbować zainfekować swoich sąsiadów. I pewnym założeniem, które jest daleko idącym uproszczeniem, ale faktycznie występuje
w modelu, szczególnie w modelu linia threshold, jest założenie o monotoniczności. To znaczy zakłada się, że jeżeli wierzchołek stał się aktywny, to on już pozostaje aktywny, że nie ma możliwości wyłączenia się wierzchołka, tak? Co jest oczywiście no, nieprawdziwe w rzeczywistości, ale takie uproszczenie najczęściej się przyjmuje. Teraz, na czym polegają te dwa modele? Jeżeli chodzi o model Linear Threshold, to tutaj zakłada się, że każdy wierzchołek posiada swój własny, osobniczy próg wzbudzenia. I on jest związany z pewnym... to jest taki próg, który określa, na ile trudno jest wzbudzić dany wierzchołek. I ponieważ modeluje się to jako kwestię osobniczą, to zakłada się, że każdy wierzchołek może mieć swój własny, właściwy sobie tylko próg. Ten próg najczęściej losuje się z jakiegoś rozkładu jednostajnego i on modeluje właśnie taką odporność wierzchołka. Na ile fakt, że widzę u znajomych nowe telefony, na ile powoduje to, że ja też zapragnę mieć nowy telefon i pobiegnę i go kupię. Albo na ile fakt, że na Facebooku będę widział zdjęcia znajomych z egzotycznych wakacji, spowoduje, że ja też będę chciał pojechać na egzotyczne wakacje, albo cokolwiek innego. No więc to jest tego typu próg. Teraz w modelu LT zakłada się, że na dany wierzchołek wpływają wszyscy jego sąsiedzi. Zakłada się również, że każda krawędź jest ważona. W jakimś takim uproszczeniu te wagi mogą być takie same, tak jak tam może być jakaś po prostu konkretna liczba, a te wagi mogą też być parametrem tak naprawdę modelu, to znaczy one mogą być wyliczane na przykład, nie wiem, z częstotliwości interakcji między osobami albo z jakichś danych zewnętrznych, które nam mówią o tym na przykład, jaki jest, nie wiem, stopień znajomości albo stopień podobieństwa między osobami. Także jeżeli osoba, która jest do mnie bardzo podobna, przynosi jakąś nową modę, no to znacznie bardziej na mnie to wpłynie niż osoba, która do mnie jest niepodobna. No i generalnie rzecz biorąc, w tym modelu zakłada się, że wybieramy sobie pewne wierzchołki, aktywujemy je, te wierzchołki zaczynają wpływać na swoich sąsiadów. Dla każdego sąsiada sprawdzamy, czy suma wag wpływających do tego wierzchołka przekracza jego osobniczy próg wzbudzenia. Jeśli tak, to wierzchołek się wzbudza i zaczyna aktywnie infekować wszystkich swoich dalszych sąsiadów. No i wierzchołek staje się aktywny, oczywiście jeżeli suma wszystkich wzbudzeń, które do niego wchodzą, przekracza próg. Tutaj też teraz dopiero zauważyłem, że jest błąd na slajdzie, oczywiście ten znak powinien być w drugą stronę, to znaczy wierzchołek staje się aktywny wtedy, kiedy suma wzbudzeń, czyli suma wag krawędzi łączących dany wierzchołek V z wierzchołkami W, z jego bezpośredniego sąsiedztwa, przekroczy teta od V, czyli tą osobniczą odporność wierzchołka na wzbudzenie. I znów w wersji animowanej to byłoby znacznie sensowniejsze, muszę pomyśleć nad jakimś lepszym sposobem wizualizacji tego, ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli zaczniemy od tego wierzchołka V i założymy, że on jest wzbudzony, tak, po prostu a priori go wzbudzamy, albo jeszcze lepiej wzbudzamy sobie te dwa wierzchołki, tak, ten i ten, to na przykład okaże się, że i każdy wierzchołek oczywiście ma swój własny osobniczy próg wzbudzenia, a więc tutaj mamy to na niebiesko, są zaznaczone progi wzbudzenia, więc mamy tutaj wierzchołki, które się łatwo wzbudzają, na przykład ten i ten, no i wierzchołki, które się trudno wzbudzają, na przykład ten. Zakładamy, że na przykład ten wierzchołek został wzbudzony, więc on przesyła tutaj 0,2 swojego wzbudzenia w to miejsce. Prawdopodobnie to 0,2 jest za mało, więc nie wystarczy, żeby wzbudzić ten wierzchołek. Z kolei tutaj mamy wagę 0,5, ponieważ tutaj próg wzbudzenia jest bardzo niski, więc po przesłaniu tego sygnału aktywującego wierzchołek W zaczyna efektywnie zarażać i on zaczyna zarażać pozostałe wierzchołki. Teraz tutaj mamy 0,3 plus 0,2, mamy 0,5, więc to ten czerwony tutaj prostokąt to reprezentuje 0,5. Okazuje się, że przekraczamy minimalnie próg wzbudzenia, więc zaczynamy teraz działać na pozostałych, więc przesyłamy wzbudzenie tutaj i tutaj. Jeżeli dodamy do siebie wzbudzenie z wierzchołka W i z wierzchołka U, to okaże się, że tutaj przekroczyliśmy próg wzbudzenia, no i zaczynamy też aktywnie działać na ten wierzchołek, no ale tutaj ten próg jest nadal za mały, mam 0,2, mamy razem 0,4, to jest za mało, żeby wzbudzić ten wierzchołek, więc ten wierzchołek pozostaje niewzbudzony. Tak? I w ten sposób można sobie modelować
takie kaskady przebiegające sobie po sieci. No oczywiście jest tutaj dosyć dużo dowolności. Pierwszą dowolnością jest to modelowanie indywidualnej odporności. Drugą rzeczą jest pewna dowolność w określaniu tych wag w samym modelu, no ale model, jak widzicie, jest bardzo prosty i on zakłada taką sekwencyjność. No, przyjmuje to upraszczające założenie, że wierzchołki cały czas wzbudzają, ale to też da się obejść. Tak naprawdę można dołączyć potem do modelu wersję taką, że niektóre wierzchołki się wygaszają i ta waga przestaje wpływać, więc ten proces może być bardziej dynamiczny. Natomiast drugi model, o którym sobie mówiliśmy, Independent Cascade Model, ten z kolei zakłada, że każdy wierzchołek ma jedną pojedynczą szansę zarażenia swojego sąsiada. Czyli zaczynamy od sytuacji, kiedy mamy sieć, mamy pewien podzbiór wierzchołków, które początkowo stają się aktywne, to są te, które zmieściły się w naszym budżecie i które wstawiliśmy do zbioru wierzchołków początkowo aktywnych. Teraz każdy wierzchołek staje się na pojedynczą szansę, żeby spróbować zaaktywować swoich sąsiadów. Mamy pewne prawdopodobieństwo sukcesu. To prawdopodobieństwo znowu może być albo parametrem samego procesu, czyli każdy wierzchołek może mieć inne to prawdopodobieństwo. To będzie wtedy odpowiadało oczywiście tej odporności na infekcję, albo to może być jakiś parametr do wyuczenia, albo to może być parametr, który jest estymowany z jakichś danych empirycznych, albo to może być po prostu jakiś parametr samego modelu. I istotne jest to, że jeżeli się uda wzbudzić, no to ten wzbudzony wierzchołek w następnej iteracji spróbuje wzbudzić swoich dalszych sąsiadów. Natomiast ten wierzchołek, który wzbudzał, który przeprowadził ten proces, on próbuje jeden raz zainfekować każdego ze swoich sąsiadów właśnie z jakimś prawdopodobieństwem, rzucając monetę z jakimś prawdopodobieństwem, a potem pozostaje aktywny, ale już więcej nie ma szans zakażać. Czyli w tym modelu łatwiej jest doprowadzić do tego, że jakaś kaskada wzbudzeń tak naprawdę wymiera. I oczywiście kolejne wzbudzenia, tutaj mamy tą własność Markowa, to znaczy kolejne wzbudzenia na siebie nawzajem nie wpływają. Każda próba aktywacji jest całkowicie niezależna od wszystkich pozostałych prób aktywacji. Tak więc jeżeli jakiś wierzchołek ma ten swój osobnicze prawdopodobieństwo wzbudzenia PW, no to jeżeli wcześniejsze próby się nie udały, to w żaden sposób nie obniża, przynajmniej w tym podstawowym modelu, nie obniża odporności danego wierzchołka. Tak? No i też można sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy wierzchołki będą próbowały, tak, i tutaj z kolei teraz wagami tych krawędzi są właśnie, jest to prawdopodobieństwo, więc tutaj na przykład wierzchołek U, żeby wzbudzić ten wierzchołek, no to musiałby z zakresu 0,1 wylosować liczbę mniejszą, równą 0,2, żeby się udało, no więc szanse wzbudzenia tutaj są niewielkie, a tu z kolei mamy szanse takie 50-50 na wzbudzenie tutaj i tutaj, tak? A tutaj na przykład mamy już większe prawdopodobieństwo, że jeżeli ten wierzchołek będzie wzbudzony, będzie aktywny, to on będzie miał szansę 60% na wzbudzenie tego wierzchołka. Ten wierzchołek będzie wzbudzany prawdopodobnie trzykrotnie, tak w zależności od tego, oczywiście zakładając, że te trzy wierzchołki będą staną się aktywne, ale te poszczególne próby nie mają na siebie nawzajem żadnego wpływu. I problem, który w tym kontekście się formułuje, czyli jak gdyby to jak wspomniałem, negatyw problemu szczepienia, można powiedzieć w ten sposób, że mamy pewien zbiór wierzchołków, oznaczmy go sobie S, przyjmijmy jakąś miarę F od S, która będzie mierzyła jakość tego zbioru i interesuje nas znalezienie pewnego podzbioru, czyli podzbioru K wierzchołków, takiego, który będzie maksymalizował tą funkcję f od s. Ta funkcja f od s to jest funkcja, która bierze pod uwagę wszystkie wzbudzone wierzchołki. Tak, to może być po prostu liczba wzbudzonych wierzchołków, ale to może być też tak, że każdy wzbudzony wierzchołek generuje nam jakiś zysk albo cokolwiek innego. Tak? Więc w najprostszym ujęciu to może być po prostu liczba zainfekowanych wierzchołków, ale ta funkcja może być tak naprawdę zupełnie, zupełnie dowolna. Ta funkcja jest oczywiście tutaj dla nas funkcją celu. Tak? My staramy się wybrać taki podzbiór K wierzchołków ze zbioru S, który zmaksymalizuje nam wartość funkcji F od S. Łatwo sobie wyobrazić, znów przez analogię do przynajmniej kilkunastu bardzo dobrze znanych problemów optymalizacyjnych, że tak sformułowany problem
jest NP trudny. I co ciekawe, on jest NP trudny niezależnie od tego, czy propagacja będzie przebiegała zgodnie z modelem Linear Threshold czy Independent Cascades. Tu akurat ten model propagacji nie ma żadnego znaczenia, po prostu sam wybór tego podzbioru K wierzchołków, który będzie maksymalizował wartość FOTS, jest w tym przypadku NP trudny. Na szczęście, znów podobnie jak poprzednio, na szczęście istnieje pewne rozwiązanie, pewna heurystyka. Ta heurystyka znajduje swoje zastosowanie, ale tylko wtedy, jeżeli funkcja celu posiada trzy cechy. Jest dodatnia, jest monotoniczna i jest submodularna. To, że jest dodatnia, to jest sprawa jest jasna, tak? To po prostu nie możemy mieć, to nie może być funkcja kosztu, która wiąże jakiś negatywny zysk z wartością, to musi być funkcja, która daje wartość dodatnią. Monotoniczność oznacza, że jeżeli do wybranego zbioru wierzchołków dodamy jakiś wierzchołek, to wartość z powiększonego zbioru nie może być mniejsza niż wartość z oryginalnego zbioru. Czyli dodanie nowego wierzchołka do zbioru tak naprawdę tylko albo powiększa, podwyższa wartość funkcji celu, albo pozostawia tą funkcję celu na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o wartość. Natomiast co oznacza własność podmodularności, submodularności? Otóż to jest własność, która jest zdefiniowana następująco. Jeżeli wyobrazicie sobie jakąś funkcję, która z podzbioru odwzorowuje pewien podzbiór ze zbioru n elementów na jakąś liczbę rzeczywistą, to mówimy, że ta funkcja jest submodularna wtedy, jeśli za każdym razem, kiedy bierzemy sobie jakiś zbiór, podzbiór T, tak? Podzbiór właściwy zbioru wszystkich wierzchołków, wybieramy sobie jakikolwiek wierzchołek, który nie należy do zbioru T, czyli wierzchołek, oryginalny wierzchołek spoza zbioru T. Teraz funkcja jest submodularna, jeżeli różnica, jeżeli dla każdego właściwego podzbioru zbioru T wartość funkcji dla tego podzbioru, tak, powiększonego o ten wierzchołek V, będzie większa niż analogiczna wartość dla nadzbioru też powiększonego o ten wierzchołek V. Nawet nie tyle sama wartość funkcji, co różnica, tak, zysk z dodania wierzchołka V. Czyli bardziej opłaca się dodać wierzchołek V do podzbioru niż do nadzbioru. Jeżeli jesteśmy w stanie udowodnić tą własność, to wtedy istnieje prosty algorytm, który pozwala nam taką funkcję celu optymalizować w sposób zachłanny. I algorytm zachłanny po prostu działa w ten sposób, że zaczyna od pustego zbioru wierzchołków i w każdym kroku dodaje pojedynczy wierzchołek z bardzo prostą oceną, mianowicie patrzymy, który wierzchołek najbardziej podniesie nam, dodanie którego wierzchołka najbardziej podniesie nam wartość funkcji f, tak? Czyli na przykład dodanie którego wierzchołka spowoduje zainfekowanie największej liczby innych wierzchołków. Jak się okazuje, tego typu dla dowolnej funkcji f, tego typu algorytm zachłanny, można udowodnić, że to jest dolna granica jego efektywności, to znaczy mamy zagwarantowane, że aplikując ten algorytm zachłanny uzyskamy co najmniej 63% rozwiązania, które uzyskalibyśmy, gdybyśmy byli w stanie rozwiązać ten problem w sposób dokładny, to znaczy gdybyśmy w stanie byli znaleźć faktycznie ten K zbiór wierzchołków, który maksymalizuje wartość funkcji f dla wybranego zbioru. Jak już wspomnieliśmy, oczywiście to jest problem kombinatoryczny, który ma złożoność NP trudną i dla praktycznie żadnej rzeczywistej sieci w ogóle nie da się tego zastosować. Natomiast właśnie możemy sobie przejść do takiej heurystyki, która jest bardzo prosta, szybka, tania, no a gwarantuje nam, że będziemy się znajdowali, w najgorszym wypadku będziemy się znajdowali w 63% rozwiązania optymalnego, a oczywiście znacznie, znacznie częściej będziemy bardzo blisko rozwiązania optymalnego. Tyle tytułem dyskusji o dyseminacji w
sieciach. Temat jest oczywiście, to jest temat rzeka, o tym są pisane całe książki, całe rozprawy, mnóstwo materiałów można znaleźć na ten temat. Mi zależało na tym, żebyście przede wszystkim poznali kilka spraw takich bardziej związanych z sieciami. To znaczy, po pierwsze, no, trzeba było wspomnieć oczywiście o modelach propagacji wirusów, no bo bez tego, bez tych wszystkich modelów, SIS, SIR, SEAR i tak dalej, trudno jest tutaj cokolwiek robić. Chciałem, żebyście mieli pełną świadomość tego, jak bardzo ważna jest topologia sieci w procesach dyfuzji, że nawet jeżeli tą całą sieć sprowadzimy do jednej tylko liczby, czyli do pierwszej wartości własnej macierzy sąsiedztwa, to nawet ta pojedyncza liczba bardzo, bardzo dużo nam mówi na temat potencjału danej sieci do transmisji zjawisk wiralnych. Dziś z kolei pomówiliśmy sobie o tym, co zrobić, jeżeli mamy graf dynamiczny, dla którego mamy tylko snapshoty i w jaki sposób próbować rozwiązywać problemy optymalizacyjne związane właśnie z dyseminacją, zarówno jeżeli chodzi o blokowanie prędkości rozprzestrzeniania się wirusów, jak i wręcz przeciwnie, maksymalizacji wpływu, maksymalizacji rozprzestrzeniania się poprzez wybór najlepszego możliwego zbioru początkowych wierzchołków do zainfekowania. Tradycyjnie już na stronie w Moodle macie quiz. W piątek osoby zainteresowane zapraszam serdecznie na konsultacje i to by było na dziś na tyle. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.